Przywitajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Stopi drugi odcinek z serii Growth Farm i dziś zajmiemy się przywiezieniem nawozu. Jak widzicie, mamy tutaj słabo z nawozem, praktycznie nic nie mamy, więc jedziemy. Ogólnie wezmę sobie fenda i tym fendem dzisiaj się trochę pobawimy. Musimy wziąć przyczepę. I tą przyczepę też. Na tą przyczepę załadujemy więcej worków, bo też o to w tym chodzi, żebyśmy mieli tych worków więcej i fajnie, bo zaliczyłem glebę. O boże. Ach, dobra, to fajnie, fajnie, dobra. Resetujmy to. Zresetujemy to i jeszcze zresetujmy przyczepkę, bo jak widzicie, chyba wyszedłem sprawy w tą grę. I ogólnie gdzieś tu musi być nasza przyczepka. Czy moja przyczepka i... filtry, no ale trochę, że tak powiem... To się w kijowym miejscu zaparkował. Ją trzeba wyciągnąć. Miało to inaczej wyglądać, no ale jak widzicie, odcinek bez failu to nie odcinek. Ogólnie nie myślałem, że mnie tak zaniesie z tym turem. Nie, muszę zobaczyć, czy coś z tą mapą się tak... Nie kojarzę, żeby tak w farmingu, czy tak fizyka działała. No ale dobra. Odepnijmy to. I ogólnie teraz, czy da się tepnąć to, bo musimy od razu sprawdzić, żeby to się obok dało tepnąć. Oczywiście resetuj. Jak na razie ja bym tego Maseja tutaj zostawił, bo on się nam... dzisiaj możliwe, że przyda, jeśli zdążymy zrobić daną pracę, a jeśli nie zdążymy, no to niestety no się nie przyda. Ogólnie teraz tak, musimy sobie kupić obciążnik, bo to było widać, że bez obciążnika to ten ciągnik lata. I kupiłbym po prostu ten podstawowy. I musimy od razu też kupić widły do palet. Widły do palet. Ale jeszcze na razie nic nie kupujemy, bo musimy jeszcze przyczepkę po prostu zrobić tak, żebyśmy mogli załadować na nią te palety i żebyśmy mieli to też jakby tak z głowy. Trochę to manualne. Słuchajcie, my to włączyliśmy. Nie, on nie ma kabli. Dobra. Musimy to tak zrobić, żeby było nam jak najbardziej wygodnie. Teraz tak, włączmy przyczepkę. Myk. Aha, od razu z tego przyszło. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Dobra, cofnijmy może. Też nie będę tutaj się starał tak od razu, powiem, grać strasznie realnie pod względem... wiadomo, będę jeździł drogami, tylko... tylko o to chodzi, że strasznie realnie pod względem, że jak wywalę, że to będę, jak się wywaliłem teraz, że po prostu będę to usuwał, w sensie wycinał. Nie, to będzie taka seria, wiecie, full legit. Chciałem to zrobić ją z podstawowej mapy, ale potem stwierdziłem, że nie, bo już jest trochę za długo premiery, żeby grać na podstawowej mapie, więc mówię nie. Więc dobra. Musimy
kupić, tam rośnie wszystko, więc ja bym kupił worków. Gdzie mamy opryskiwać? No, bo jeszcze byśmy fejla walnęli z tym, a gdzie mamy opryskus? Opryskus gdzie jest? A tu jest opryskus. Zbiornik na nawóz. Kupimy takie dwa. Kupimy takie dwa. Żeby też nie jechać na pusto, to coś z nasion kupimy. Takie cztery. Doładujemy i będziemy zwijać. Ten fadzik w sumie mi się zawsze jakoś tak podobał w tej grze. Jakoś taki fajny jest. Zazwyczaj te pierwsze początkowe maszyny, jak są na pierwszej mapie, na początku gry od razu się je dostaje, to one są najbardziej ogrywane oczywiście. Aczkolwiek niektórzy preferują inne i wiadomo, inaczej. Teraz je mogli też, wiadomo, sprzedać. Ktoś fenda nie lubi i wiadomo, w 19 też nowością były John Deere. Więc, no. Nowością były John Deere. Więc wszyscy pewnie na początku, z tego co widziałem, zazwyczaj ludzie kupowali jakiegoś John Deere'a. Ale też fendy. Właśnie tego nie lubię z tymi paletami w farmingu. To jest dla mnie takie, no. Ja ci w ogóle nie lubiają ładować tutaj jakby palet w farmingu. Ale w pewnym momencie jakby mi się to... Stałem się neutralny i nie, że jeśli trzeba było teraz coś... Trzeba by było teraz coś załadować. Nie ma problemu, załaduję. Aczkolwiek z belkami okrągłymi to dalej się tak nie do końca czuję na siłach. Czy bo wiadomo, nieraz to też nie jest tak, że te belki, wiecie, idealnie siądą na tą przyczepę, jak ładujemy, bo one nieraz nam po prostu uciekają i to najbardziej mnie irytuje, bo jak ja ładnie chcę załadować, te belki po prostu mi uciekają z tej przyczepy, no to już wtedy jest takie denerwowanie się. Mamy dużo miejsca, więc możemy takie coś zrobić jak teraz. Więc ja sobie tutaj paskiem sobie ciągnę pasa i możemy je dalej ładować. Dobra, mamy 7 minut odcinka, a my jeszcze nie zrobiliśmy tego co trzeba. W następnym odcinku pewnie co innego zrobić. Myślę, że może jakieś żniwa. Chciałem coś zacząć z żniwa, tam to chyba gotowe, pole. Musimy jeszcze zobaczyć, czy tam trzeba będzie pryskać tamto pole. Czy się w ogóle da, bo tam już jest pewnie bardzo urośnięte. Nie lubię, jak te palety się za mną ciągną. To jest dla mnie irytujące. Dobra. Założymy, teraz naładujemy to. No i ogólnie, jeśli by ktoś nie wiedział, no to wszystkie odcinki oczywiście, które oglądacie, to zazwyczaj nagrywam w sobotę. Czyli jak oglądacie odcinek w poniedziałek, środę, piątek, niedzielę, no to wszystko w jeden dzień było nagrywane. Więc no, nagrywam też odcinek po odcinku, tak, przyznam się. Z małą przerwą. Nagrywam odcinek po odcinku. Ze względu na to, że też jakby nie mam czasu w tygodniu nagrywać. Ale stwierdziłem, że taką sobotę mogę poświęcić. No niedzieli niestety nie mogę poświęcić. I tak to pewnie by były odcinki codziennie. A tak to tych odcinków codziennie nie ma. Ale może kiedyś jakiś, jak będę miał nadmiar odcinków, to może. Zobaczymy. Na razie chcę się wyrabiać z tym, co trzeba. No, odcinek chyba jest na piątek, więc pewnie zaraz po tym odcinku też będzie live. Bo stwierdziłem, że piątki przed live'ami przecież mogą być odcinki normalnie. Więc zobaczę, czy mogę złapać ten worek. A, czyli mogę sobie poprawić. Dobra. Mam też ten mod, że wiecie, mogę sobie łapać to. Czekajcie, po co tego pasa zrobiłem, to ja nie wiem. No mogę to łapać w jakiejś tam większej objętości rzeczy. Nic się nie dzieje. Więc myślę, że jest gites.
tak fajnie jest. Więc dobra. Co by to jeszcze z informacji? Nic chyba, bo na bieżąco nagrywam, więc... Tak, no, tak jak mówiłem, myślę, że dwa odcinki z farminga w tygodniu to jest przynajmniej musi być. Bo wiem, że też mój kanał się opiera na farmingu, więc trochę z tej serii może być odcinków. Wyłącznie oczywiście muszę ten odłączyć. Puścić. Muszę. Musimy się przepiąć teraz. Nie lubię z widłami zazwyczaj, bo one tak, wiecie, to zawsze wystaje i przepnijmy się tu. Wiem, że mógłbym teoretycznie tam podpiąć, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak teraz tą modyfikacją z wężami. Mógłbym to podpiąć. Zaraz wszystko. No ale ja jestem tak nauczony. Trochę ten fen teraz zostanie. Aby tu na tych górkach się nie wywalić. Przejdziemy też koło tego pola, co na ostatnim odcinku, pierwszym odcinku kupiłem. Żeby, wiecie, jakby sprawdzić, ile one ma tam nawozu posypanej, te sprawy. Żeby też nie było to. Znaczy, mamy 11 minut odcinka. No odcinki to tak, wiecie, do 20 do 30 gdzieś minut. Zależne, jaka praca i te sprawy. A może to przyhamuje. Nie chcę wywalić fenda jak na początku odcinka. To by było niezbyt dobre. Dobra. Jest gites jak na razie. Nie wywaliliśmy się. Nie wiem, też możliwe, że nieraz po prostu będą tygodnie, że tylko będzie z farminga Grob Farm stawiane, a od Menela w ogóle nie będzie, no niestety. No chyba, że chcecie, żebym nagrywał też od Menela singla niektóre odcinki, no to wtedy nie ma problemu. Singla jakby w tą sobotę mogę sobie go nagrać. Co się stało? Aha! To ten linek tak wystaje. Fajnie, dobra. Aha, to jest pole, że moglibyśmy je kosić. Ogólnie zapomniałem sobie wyłączyć. Czekajcie, dobrze, żebym zahamował pierw. Usychania roślin. Wzrost roślin normalnych, fast, niszczenie plonów. Okresowa orka, włączymy. Usychanie. To będziemy mieli wszystko włączone. I mamy tutaj, zobaczę od razu. Wiedzenie 100%, więc jest gites. Jest gites z tym. Więc tu pewnie w następnym odcinku w to pole wjedziemy, tak? Jest to pole? Jest to pole. Nie powiedział jakiejś gafy, nie strzelił. W następnym odcinku nie pojechała, tu nie będzie urośnięte. Z tym muszę sprawdzić. Ogólnie dobrze, że tu ruchu ulicznego nie ma. Tutaj akurat dla tych. Jest zapięte? No, zapięte. Tak. Jest, tam u góry. Inaczej to wygląda. Nie gram też na season modzie z tego względu, żeby sobie nie utrudniać, to może źle powiedziane, by sobie nie przeszkadzać, bo nieraz wiadomo, season mod trochę koliduje, że trzeba nieraz czekać, nieraz jest monotonia, a tak sobie nieraz skoszę, nieraz to, nieraz tamto i idzie to jakby, jak wiecie, realnie chcę zarabiać, normalnie, tak jak w grze jest, chcę zarabiać, to wypadałoby to robić. Nie wiem, ile mam tysięcy pieniędzy, przepraszam, bo i teraz nakładka od ekrzyna zasłania. Aczkolwiek widzę, że mamy chyba z 3000, 5000, coś takiego. Ogólnie, wy to widzicie, ja tego nie widzę, bo mam nakładkę z ekrzyna. No. Dobra, gdzieś my tutaj musimy tu rozjedziemy. Postawimy tak tutaj przyczepkę i gasimy ciągnik, idziemy po Maseja. I pojedziemy też pryskać. No widzicie, mam 14 minut odcinka, pewnie zdążymy to raczej opryskać. Wejdź. Nie tak. Odpalimy. Palimy Masejka. Dobra. To był opryskiwacz. Więc widzicie, na razie siewnik się nie przyda. Siewnik też będę chciał wymienić. To na pewno, bo jest trochę mały, ale zobaczymy, jak to będzie szło. Dobra. Pięte wszystko. I obciążnik by mi się swęda przydał. To jest też takie, no. Swędzik mi pewnie zaraz, tak, musimy odpiąć.
Musimy teraz zrobić przepinkę. Odpalmy. Tak, o. Teraz tutaj wrócimy. Ciągnik zgasimy. Strautmankę zaczepimy. Czy musimy tak. Jeden obciążnik jest tu. No, w niego nie wjechać, bo ma sejby tego wyskiwacza. Ogólnie nie sprawdziłem, czy ten wyskiwacz jest pełny, aczkolwiek i tak wiadomo, że by się to przydało. Mógłby szybciej po prostu pojechać, ale nie jest pełny, więc dobrze zrobiliśmy. Zbiornik tutaj jakby napełnić. Siedzi trochę ten masej. No jeden cały taki zbiornik wchodzi, no będziemy to jedziemy pyskać. Podniesione? A teoretycznie to chyba ten masej nie powinien nawet takich ciężarów wchodzić, no ale że mamy na razie ograniczony sprzęt i budżecik, no to on musi to ciągnąć. Się w sumie mieć to zawieszone. Musimy to się jakoś konkretnie rozłożyć, bo wiem, że ten zestaw pewnie jest duży. Tak, dokładnie. O kurde. To fajnie. Lance sobie może podniesiemy. Lance najlepiej by było podnieść. Dobra. I sobie opryskusa robimy. Żeby też nie było. Chciałem z dźwiękami, czy głośniej, czy ciszej. Ja pewnie tam będę coś się bawił z produkcji, jak będzie za cicho, to sobie podgłośnię. Ale najlepiej by było, żeby w grze już było to podgłośnione. Bo potem muszę, wiadomo, siebie przyciszać i te sprawy. I to może nieraz być ciężko wyrównać. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Tutaj teraz polecimy. No to takie pole, wiecie, na parę razy do opryskania. Możliwe, że do następnego odcinka też przyspieszę czas i to pole urośnie, więc możliwe, że je będziemy też kosić, a nie tamto, ale myślę, że pojedziemy dla urozmaicenia na tamto pole lub zaczniemy się na kosy. Zobaczymy. Będę miał praktycznie cały tydzień, żeby się zastanowić nad czym, co by tu nagrać. Takie nagrywanie w sumie jakby samemu też jest bardzo wygodne. Nie mówię, że nie. Jak widzicie, w sumie aktywność na kanale się o wiele poprawiła. Nie jest to jeden odcinek w tygodniu, tylko 4. Może dojdziemy do tego, że będzie 7. Że będzie codziennie odcinki będą, więc będzie, myślę, spoko. Trochę szkoda, że tak późno to zrozumiałem. Że lepiej jednak samemu nagrywać, niż cały czas czekać na kogoś. Ale spokojnie, Mati też oczywiście będzie na odcinkach. Możliwe, że tutaj też pewnie, możliwe, że tutaj przyjdzie mi nieraz do pomocy. Ale to będzie na pewno seria w większości singla. No jak się, jakby lepiej to czasowo wygląda, niż jakbym miał na kogoś czekać. Dobra. Ogólnie do tego oprysku nam trochę zostanie. Jest gites. Słuchajcie, po bucika może podpalimy. No widzicie, fajny ten masejek, aczkolwiek musimy trochę bardziej do boku, żeby, no, wiadomo, że tutaj od spalin jak ten trochę pole dostaje, jak jeździ jakimś komarkiem sąsiad, trochę pole nie rośnie tak, jak to powinno. No ale na spokojnie, na wieś 1 hektar, widzicie, dostałem osiągnięcie nawet. Szkoda, że nie mam gry na Steamie. Aczkolwiek następną pewnie odsłonę tej gry już będę miał na Steamie. I myślę, że farmik, nie wiem jak się będzie zwał, 21 czy tam 22, zależy jak nazwą, to pewnie będę dobrze tłukł odcinki. Już zapraszam. Jak żadnej przerwy nie będzie na kanale, to odcinki będą bardzo często. Taki układ mi sobie w sobotę nagrywanie bardzo pasuje.
Nie powiem, że nie. Dobra. Musimy się złożyć teraz. Tego pająka złożymy. No. Zazwyczaj też, jak widzicie, najlepiej tak się pryska, że z góry. Ten ciągnik też by... Matura? Nie ma. By mógł być pod tura. Bo myślę też, żeby jeden z naszych, z moich ciągników sprzedać. Trzy nam są niepotrzebne, jak widzicie. Dwa w zupełności wystarczą jak na ten moment. Więc na spokojnie. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku na razie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa.